wszystkim, witam was w końcu. dzisiaj z recenzją klatrzy Perlino o imieniu Star z kolekty z roku 2013 i tak, jest ona rasy tekińskiej. jest maści Perlino jak widać jest bardzo ładnie pocieniowana takim bym powiedziała różem nie wiem czy będziecie widzieli ale naprawdę jest bardzo ładnie na pysku jest tak też pocieniowana tym różem Postaram się, żebyście widzieli, o nie wiem czy widać, ale powinno widać. W ogóle klasa jest bardzo ładnie pocieniowana, e, takim właśnie różem, super to wygląda. Na końcówkach włosów ma takie jakby szare właśnie, e, no taką szar szarą farbą, bardzo fajnie to wygląda. Takie końcówki ma fajne, takie szare, tak samo też jest na grzywce jej. Też ma takie właśnie szare pocieniowane. Tak samo na łóżkach i na ogonie. Jak wiecie, jest to klacz. Ma też brązowe kopytka, jak widać. Ma rybie oczy. Bardzo fajnie to się prezentuje. Naprawdę, bardzo fajnie. Ma też taką odmiankę lub też taką gwiazdkę na pysku. Tutaj na głowie też możecie zobaczyć taką odmiankę. Lub też taką gwiazdkę. Ma też cztery skarpetki białe, jak możecie zauważyć. O i tak ona wygląda. Naprawdę ja ją Wam bardzo polecam. No i e, też mogę Wam powiedzieć, że ja właśnie myślałam nad imieniem dla niej, jak jeszcze jej nie miałam. No i tak sobie myślę, myślę. No i postanowiłam, że ją nazwę Star. Myślę, że to imię do niej pasuje, moim zdaniem pasuje. I jak wiecie, zamówiłam ją pierwszy raz na Monocerusie, bo tam była jeszcze i był jej unboxing na kanale, więc w opisie będzie film do unboxingu jej. Jest ona bardzo fotogeniczna, mogę tak od razu powiedzieć. Zdjęcia z nią po prostu wyjdą genialnie, naprawdę. Moim zdaniem jest to najlepszy kolekta, jaki naprawdę wyszedł. Naprawdę jest przecudowna. Niestety jest no mało dostępna, więc no mi się niestety udało, no mi się po prostu udało ją zdobyć na Monocerusie i bardzo na nią czekałam, bo też tak... No tak to wyglądało, że na przykład ja już zdobyłam pieniążki, żeby ją zamówić, a niestety jej nie było, więc czekałam tak, no wydaje mi się, z tydzień lub 10 dni, no lub z tydzień. I w końcu była dostępna i ją po prostu zamówiłam i cieszę się, że jest u mnie w mojej kolekcji. Mam nadzieję, że Wam się też ją uda kupić, bo naprawdę jest przecudowna. Sam raz do kolekcji na sesję zdjęciową naprawdę przepięknie wyjdzie na zdjęciach. I tak ona wygląda, no po prostu ona jest cudowna. Jeszcze, że ma te rybie oczy, to po prostu no cudo, naprawdę cudo jest. Bardzo mi się ona podoba, bardzo, bardzo Wam ją polecam. No, jak mówiłam, niestety nie jest, no jest mało dostępna, bo na Allegro jej nie ma, na innych sklepach też. No, jedynie udało mi się ją zdobyć na Monocyrusie, bo wszędzie szukałam i na Monocyrusie ją znalazłam. Więc mam nadzieję, że Wam się uda znaleźć. No i tak ona wygląda, naprawdę bardzo, bardzo Wam ją polecam. I to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subika ze dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!